Małe, przyjazne istoty, które zamieszkiwały przede wszystkim lasy. To jest Projekt Slawik, a dziś porozmawiamy o krasnoludkach. Postacie małych dziadków w mitologii słowiańskiej nie były niczym dziwnym. Dlatego dziś możemy spotkać się z historiami o takich personach jak domownik, gumiennik czy bannik. Bohaterowie dzisiejszego odcinka również należeli do tego licznego grona. Jednakże o nich słyszało praktycznie każde dziecko. Krasnoludki, zwane również kraśniętami czy podziomkami, to małe, przyjazne istoty, które za lokum obierały sobie najczęściej lasy bądź tereny położone niedaleko nich. Ich wygląd może być dla większości z Was już znany, jednak dla przypomnienia. Były to mikre istoty, przypominające starszych mężczyzn, odziane zazwyczaj w kolorowe surduciki, a także płaszcze. Na głowach widniała czerwona czapeczka, która była oklapnięta bądź stercząca. Ich nietuzinkowy wygląd i wspaniały charakter doskonale odnalazł się w różnych baśniach i historiach, które z pewnością wypromowały te oto istoty. Czerwone czapeczki, oprócz kwestii wizerunkowej, przyczyniły się również do powstania ich polskiej nazwy. By poznać tego sens, należy podzielić słowo krasnoludek na dwa człony – krasny i ludek. To pierwsze oznaczało piękno bądź kolor czerwony. Jednakże ludzie kierują się tą drugą nazwą z racji na to, iż mogło to dotyczyć również przebarwień skóry o tym samym kolorze. Małe leśne stworzenia dosyć często mylone są z krępymi, niskorosłymi górnikami wywodzącymi się z wierzeń skandynawskich, zwanymi krasnoludami. Owy termin powstał podczas tłumaczenia powieści Tolkiena na język polski. Tam angielskie słowo dwarf, zaczerpnięte prawdopodobnie ze skandynawskiego słowa dwerg, zostało zamienione na bardziej poważną nazwę słowa krasnoludek. Jedno z polskich miast tak mocno ukochało sobie owe stworzenia, że na jego terenie znajduje się ponad 360 figurek z ich podobiznami. Czy wiecie, o którym z nich mowa? Odpowiedzi zapisujcie w komentarzach. Z mojej strony to na tyle. To materiał o krasnoludkach. Sława!